Coraz bliżej rozstrzygnięć medalowych w PGE Ekstralidze. Na czele klasyfikacji w stylu dowolnym prowadzi Betard Sparta Wrocław. Swoje problemy zaczyna mieć czwórka ze sternikiem w osobie Stanisława Chomskiego. Na repasażach w walce o play-offy lider klasyfikacji medalowej Fogołunia Leszno oraz Eltrox Włókniarz Częstochowa, dla którego byłby to prawdziwy bieg z przeszkodami, żeby do tych play-offów jeszcze się dostać. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Już za chwilę ze mną pierwszy gość. Anders Thompson z Mojej Bermudy Stali Gorzów. Ta drużyna mocno dotknięta ostatnio kontuzjami. Między innymi o tym będziemy rozmawiać wcześniej. Zobaczmy, jak Stal spisała się w piątkowych derbach ziemi lubuskiej, wygrywając z Marvis.pl Falubazem Zielona Góra. A ze mną już zawodnik, który w tym spotkaniu zdobył 2 punkty z bonusem, na pewno mniej niż się spodziewał, a winna temu jest kontuzja odniesiona w Pradze. O tym sobie porozmawiamy już teraz. Hello Anders, how are you today? Hey, I'm pretty well, thank you very much. Thank you for joining the show. Well, first and foremost, the most important thing, how do you feel? I know you're going to race today on the practice, is that correct? Yeah, that's correct. I have been for treatment every single day, like nearly whole day with different places for getting ready. So it's actually first time back on the bike after that much treatment, and I feel more ready, but still not 100%. What kind of treatment was it? Actually, I've been with the rehab. It's like some where they make like treatment with the fingers and a whole arm with some heating in, and I've been with some electric treatment as well, where they put I sit on some electric pillow and have something in the hands, and yeah, many different things I've been at. So what exactly happened? Because I assume it happened during the crash with Martin Vaculík in Prague. Is it broken, or what happened with your hand? Actually, it was elbow together with Vaculík, but when I crashed second day in the first corner, I landing on my finger or something, and between the bones there's like the same, when you have a disco collapse, this gummy plastic thing, it's actually cracked in many pieces and it's really hurting. So my finger have been straight all the time, you can see here, it's been straightening, and I couldn't move it at all, so been working pretty hard on it. I assume that that's a huge issue with the clutch and holding the handle, right? That was pretty strange, and you also see I flipped the bike in the start, and I never did that in my life, but I flipped the bike in the start before the semi-final, and because I had no feeling with my fingers at all, and the same when we ride against Falubas, I tried my best, but hadn't any power. Awesome, let me just translate all that really quick. Pytanie oczywiście dotyczy kontuzji dłoni Andersa. On odniósł ją w Pradze. Nie tak jakby się wydawało w wyścigu z Martinem Vaculíkiem, to także stało się, pogłębiła się ta kontuzja drugiego dnia, czyli w zasadzie trzeciego dnia rozgrywania zawodów w niedzielę. Anders upadł na rękę, mówi, że brakuje mu czucia, nie może prostować palców, że przeszedł teraz specjalną terapię, która polegała na szokach elektrycznych, siadł na poduszce i miał podpiętą elektronikę do jego dłoni. To miało na celu pobudzenie tkanek w tej ręce. Anders mówi, że
że tak naprawdę wsiadł już na motocykl i że powinno być coraz lepiej. Zapytam teraz w takim razie, czy będzie już w 100% dysponowany na niedzielne spotkanie. So you're getting your treatment and you're back on the bike, which is great. Are you going to be 100% ready for Sunday meeting? I hope so. You know, it's three meetings in a row, and as I said, I don't have too much power on my finger, and I also need to practice using the other fingers. But for sure, I will not race if I not feel like I could race. So right now we done everything what we could, and I feel better as well. So for sure, I'll be ready for Sunday. Speaking of Sunday, who's more likely to win? I know you guys race at home, but Sparta is just phenomenal at this point of the season, and you guys have some gaps. I mean, you're not 100% ready as of now, and then you lost Viktor Jasiński yesterday, obviously some other holes in the squad as well. So who's more likely to win on Sunday? It's gonna be tough, Mats. Voslav is really on fire at the moment and really looks strong. But you know, we know the track pretty well, and we have like Bartosz always scoring good points, the same with Vaculek, and Szymon start to make a lot of points. So maybe the top four riders can do it. Yeah, I know also with Jasiński, he had a terrible crash and broke his collarbone, and hope he's getting well soon, of course, because he is an important player in our team. But anyway, I cannot say who is winning because we are two strong teams, number one and second in the average in the moment, and we help each other a lot in the club, and it's a wonderful club we're in. So we're fighting all what we can. The other riders have two wheels. We have two wheels, so everything can happen. Speaking from your experience about a broken collarbone of Viktor Jasiński, how long is it gonna take for him to come back? Because we already know he's not gonna perform on Sunday. Yeah, I actually broke the collarbone a few times, so I know how it is. The first couple of days is pretty hard, even hard to get out of the bed in the morning. But if he get a small operation, I'm sure he can be back on the bike in 1 week. But if he not get an operation, it will take at least 3 weeks. Pierwsze pytanie dotyczyło oczywiście tej dyspozycji na niedzielę. Andras ma nadzieję, że będzie dobry, dobrze zaprezentuje się podczas niedzielnego meczu. Mówi, że będzie to ogromne wyzwanie, ogromny problem, bo będą to trzydniowe zawody. Wcześniej, pamiętajmy, dwa turnieje we Wrocławiu, piątek, sobota, więc zobaczymy, jak spisze się ta ręka. Trochę teraz brakuje w niej mocy, żeby trzymać tą klamkę sprzęgła, więc Andras ma nadzieję, że to się poprawi jeszcze do weekendu. Zapytałem w takim razie o szansę, kto jest faworytem w tym spotkaniu. Anders mówi, że oczywiście Wrocław to świetna drużyna i że mają znakomitych zawodników, świetnie jadą w ostatnich tygodniach, ale to my znamy ten tor, to my postaramy się o zwycięstwo przed własną publicznością. Mam nadzieję, że nasza czwórka seniorów, co jest znamienne, czwórka seniorów pociągnie ten wynik. Anders wie także o kontuzji Wiktora Jasińskiego. Młodzieżowiec Stali nabawił się wczoraj złamania kości obojczykowej. Zapytałem w takim razie, ile trwa leczenie, bo wiemy już, że Wiktor w niedzielnym spotkaniu nie wystąpi. Tutaj Andres mówi, że no ma ze swojego doświadczenia, wie, że ta złamana kość obojczykowa jest dosyć bolesna. Czasem zdarza się nawet, że ciężko wstać z łóżka przez kilka dni po upadku, ale to wszystko zależy. So you mentioned a four senior riders at Stal. This is basically a very strong team when it comes to the four of you throughout the whole season. Congratulations on that, by the way. But is that going to be enough in the playoffs, considering you're under 24 and your junior situation? In other words, do you feel stronger than last year when you guys won the silver medal? Yeah, for sure. Actually, we have now Martin in, and he's scoring a lot of points. And as I say, we have a really, really well team spirit. And I'm sure, like, when we have that good team spirit, it makes us 10% stronger. Of course, we have now two juniors that there's injured, so yeah, it's hard to say, and I actually don't know who's gonna race for Jasiński, but you know, also the junior place is really important one, but if the top four riders just can make good points, I think we can make it.
You can make it to the playoffs for sure, but do you feel like you're strong enough to win a medal, and what color of the medal that would be? For sure we're strong enough to win a medal. Depends what color it will be, for sure. Hopefully the gold one. I'm always this kind of, I take it one day by day, but the goal is to get the gold medal, but silver, we got that last year, so it will be the next step for the gold one. Thank you very much, Anders. Speedy recovery. It's always a pleasure to have you on the show. Thank you. Get better before the weekend. Thanks for joining again. Ej, już tłumaczę, drodzy Państwo. Padło pytanie o czterech seniorów. Czy to wystarcza? Czy nie czują, że mają luki? Mówi, że oczywiście są świadomi tego, że na pozostałych pozycjach no brakuje, jeżeli chodzi o juniorów, a także U24. Nie wie, kto pojedzie jeszcze za Wiktora Jasińskiego, ale ma nadzieję, że ta czwórka stali, czyli Woźniak, Waculik, Bartek i sam Anders pociągną wynik także w playoffach. Dodał Anders także, że mamy w tym sezonie Martina Waculika. To nie tylko dodatek, jeżeli chodzi o naszą przewagę czysto sportową, ale jego obecność daje nam także 10%, jeżeli chodzi o atmosferę, a to zawsze także przekłada się na wynik. Dopytałem w takim razie, czy okej, biorąc pod uwagę wszystkie te uwarunkowania i wszystkie te plusy, czy czują się silniejsi niż w zeszłym roku, kiedy wygrali srebro i czy czują się gotowi na medal, a jeżeli tak, to jakiego koloru? Anders odpowiedział, że oczywiście tak, że mówią między sobą, że walczą o medale. Jakiego koloru, to się oczywiście okaże, wiele od tego zależy, ale Anders Thompson podsumowuje, jesteśmy drużyną na medal w PGE Ekstralidze w sezonie 2021. To wszystko, jeżeli chodzi o sympatycznego Duńczyka, mistrza Danii zresztą aktualnego. Zobaczmy, jak spisały się inne drużyny w ostatniej kolejce, w ostatni weekend. Drugi skrót dzisiaj to Fogo Unia Leszno, Zoleszcz, DPV Logistik, GKM Grudziądz. Przez moment goście stawiali się w tym spotkaniu, ale faworyt był jeden i ostatecznie to właśnie mistrzowie Polski wygrali wysoko na własnym stadionie. +1 to zdobycz Tayo Finnera w tym spotkaniu, zdecydowanie jeden z autorów zwycięstwa w tym meczu, które tylko umocniło Spartę na prowadzeniu w PGE Ekstralidze. Ze mną już Tay. Hello, how are you, Tay? Good, mate. How are you? Great to have you on the show. I'm doing well, thank you. Are you showing off your tattoos? Is that the no shirt policy? I just haven't put any clothes on since I woke up, so. Awesome. How much have you spent on your tattoos in your entire life? I don't know. I didn't count. I have like a guy that used to come to my house and I used to pay him like £300 and he tattooed me for 6 hours, so. 6 hours? Was that the longest session you've ever done? I think 7 hours was the longest. That's not too bad. That's not too bad. I've done 10 hours in a day. That was too much. Anyway, speaking of the Sunday meeting, great performance, by the way. Do you guys felt at any moment that Włókniarz was really close to win? Did you feel the pressure from the guest side? Not really, because you know, we know we have a strong team in depth, and the track was super different to what it normally is. Obviously we had a lot of rain in the morning, and you know, the track wasn't grippy, but it was moving a lot, like from the week before where you could only race on the inside against Grudziądz, or 2 weeks before, to then like all of a sudden the outside working, which hasn't really worked in like a couple of years. So you know, just took the boys a couple of heats to find the right setup, and then we was away. Let me just translate all that really quick. Zaczęliśmy sobie od rozmowy o sesji tatuażowej. Mówiliśmy o tym, że Tay nie przebrał się jeszcze po tym, jak dzisiaj rano ćwiczył. Zapytałem w takim razie, czy pokazuje swoje tatuaże. Mówi, że nie, że chodzi o to, że po prostu się jeszcze nie ubrał. Spędził najwięcej 7 godzin, ale nigdy nie policzył, ile tak naprawdę wydał na swoje tatuaże. Potem przeszliśmy do rozmowy o sporcie. Tajski mówi, że nigdy nie czuli w tym spotkaniu z Włókniarzem, że mogą je przegrać. Czuli, że mieli je pod kontrolą, bo mają mocny zespół. Choć byli trochę zaskoczeni torem. On przyjął sporo wody, opad deszczu o poranku. Przez to zaczęła chodzić zewnętrzna, która jego zdaniem nie działała tam od kilku lat. Szczególnie było to dziwne w porównaniu z meczu z Grudziądzem, gdzie działał głównie krawężnik. Tak czy inaczej, byli pewni zwycięstwa, byli pewni swoich nazwisk i swoich armat i doprowadzili do ważnej wygranej z Altrox Włókniarzem Częstowa. Tay, speaking of the track at Wrocław, there's one thing that makes a lot of people wonder, and you're the perfect guy to ask that.
So when you have the same track as in Wrocław for the league meeting, and then you have a GP meeting in Wrocław, how different can it get? Like, we know that geometry is the same, but it's a different person preparing the track. So can you actually be surprised with what is going to happen in Wrocław during those 2 days of GP? Not really. You know, it's different week to week and practice to practice and year to year. So, you know, yes, the track doesn't change in size or shape, but with speedway compared to any other motorsport, it changes from race to race. You know, it depends on how much water gets put on it, if it rains, you know, if it's how hot it is, if extra liga let us water the track, or if, you know, 'cause it must be ready, I think, like 3 or 4 hours before the track commissage comes. So, you know, if the track commissage comes and the track's been prepared to how we want it, the 38 degree day, then it's going to be completely different to the week before if it was only 20 degrees. So yeah, it is the same track, but it's never the same track at the same time. Well, but it sounds like you guys have an advantage, you, Maciek and Artem, on Friday and Saturday. Yeah, it might seem like that, but I genuinely don't think we do, you know. I think it's one of the easiest tracks in the league to ride. There's no home track advantage from my opinion. Yes, I've done more laps around there, but the level that we're racing at in the World Championships, we've all done a lot of laps and we all race on different tracks. So when you get to a World Championship, I think you're top six to top eight. It doesn't matter if it's if you race there every week or not. Okej. Okay. Zapytałem o tor we Wrocławiu. Czy biorąc pod uwagę doświadczenie Brytyjczyka, możemy powiedzieć, że te tory na Grand Prix czymś się różnią od tych torów ligowych, bo oczywiście geometria jest ta sama. Pytanie, co z przygotowaniem? Mówi, że nie, że tak naprawdę nie, że większą rolę odgrywa pogoda, bo czasem jest słonecznie, bo czasem spadnie deszcz, bo to zależy też od tego, czy Ekstraliga pozwoli nam polewać tor. Zależy, czy jest 34 stopnie, czy 20 stopni. To są większe zmienne, a nie to, kto przygotowuje ten tor, więc czujemy się przygotowani. Zapytałem w takim razie, czy Taj, Maciek i Artem mają jakąś przewagę podczas piątkowego i sobotniego Grand Prix we Wrocławiu. Mówi, że mogłoby się tak wydawać, ale to tak nie działa. Jesteśmy na tym poziomie, że wszyscy mamy już takie doświadczenie, jeździmy na tak wielu różnych torach, że dla pierwszej szóstki, ósemki odczytanie tego toru nie będzie problemem i wszyscy będą się ścigać. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, oczywiście wykonałem tam więcej kółek, ale to nie będzie wielka przewaga w piątek i w sobotę. I also want to speak about Maciek just a little bit, because you've known him for so many years. He's in a great shape right now, obviously, the leader of GP Series. Did you notice that anything changed this year? Is there any difference comparing to last year? From the outside looking in, no. You know, we race a sport that, you know, 95% of it is having a good engine and having a good setup. So it doesn't matter how hard you train, really. You know, you could be the fittest guy in the world, you could have everything on point, but if your engine's not doing the exact thing that you want it to do, and I think that's why, you know, there's different champions every year, because I'm sure that everybody at the start of the season prepares to be world champion, right? So, you know, it pretty much comes down to how. It's like this, you can buy 10 engines and one of them can be like amazing. You could buy 10 exactly the same, like with all the same characteristics, all machined the same, with all the same parts in them, but they'll probably feel like 10 different engines. And that's not the like the tuner's doing, that's just how it works. And then, like, for instance, you can take your best engine from last year, so like I've been riding in Wrocław this year, the one that I raced in the Wrocław GP last year, which I came second, I think. But this year it's just not the same. So, you know, you leave them to sit for the winter and your best engine becomes your fourth best engine. So, and obviously the tuners are always progressing and making more, moving forward, making more power and getting everything like more perfect. And every year it's just different. You just have to figure it out at the start of the season and go from there.
One last question, Ty, and I want you to be honest with me. You settled down in Wrocław. You have a wonderful family. We all love watching your stories on Instagram and your family time. Now, would you say that having what you have, which is three world time champions and a great family, motivates you more to win the fourth, or you feel accomplished and anything at this point is just an addition to what you've already achieved? It pisses me off when people say that, like, you know, when you have a family that you're like, Faye put a picture on from Prague and one guy commented like, oh, he's comfortable now. He doesn't want to take risks anymore. That's what I heard. Like, that's exactly what I heard. And it's like, fuck, like every time I get on the bike, I'm riding like my absolute best. If I score 8 points, you guys don't see when I go home and how like pissed off I am and how like frustrated I am that I haven't done more, because when I go there to do my best. I never go there and be like, oh, I'm coming up to the start line, like, you know, thinking about my kids. Oh, if I crash in this race, like what would happen? Like, you just don't think that. It's the most stupid thing I've ever heard anybody say. And it really gets my back up, because, you know, there's a lot of people out there that can, you know, the joys of social media where you can just, you know, have a picture of an egg and a fake name and then just sit there and talk shit about someone. So you'll have to excuse my language, but you've touched a nerve there. So Cookie, there you go. Love you. Hang on, baby, I'm on the phone. Sorry. No worries, mate. Speaking of family time, let me just translate the first question really quick then. Zapytałem o Maćka Janowskiego i o jego dyspozycję w tym sezonie. Czy Taj zauważył coś szczególnego w porównaniu do lat poprzednich? Mówi, że nie, że tak naprawdę tu chodzi w tym sporcie 95% to jest silnik. Tu chodzi o, nie chodzi o ustawienie, nie chodzi o zawodnika, chodzi o silnik. Maciek to ma. Czasami jest tak, że możemy kupić 10 silników, 10 takich samych silników. Tu nie chodzi o tunera, 10 takich samych, a one i tak każdy spisze się inaczej, każdy będzie miał jakąś hierarchię, że jest lepszy, gorszy. Więc trzeba trafić z silnikiem. I tutaj Maciek to absolutnie posiada. Zapytałem w takim razie o Taję, o te głosy, które się pojawiają, które, jak się okazało, denerwują Brytyjczyka, że skoro ma rodzinę, skoro ma już 3 tytuły, czy nadal będzie się starał tak samo. Mówi, że bardzo go to denerwuje, że kiedy ja podjeżdżam pod start, kiedy dzieje się w mojej głowie bardzo dużo, nie myślę o rodzinie, nie zwalniam, nie odpuszczam, dlatego że myślę o swoim dzieci, bo o swoich dzieciach w momencie, kiedy startuję. Nie o to w tym chodzi. Chodzi w tym o to, żeby dawać sobie wszystko, a wy nie widzicie tego, co się dzieje w moim domu, kiedy wracam i przewiozą tylko 8 punktów. Bardzo to przeżywam. Przeżywa to moja rodzina, bo chcę dać z siebie wszystko. Nigdy rodzina nie powstrzymała mnie przed tym, żeby dawać z siebie więcej. Denerwują mnie także social media, że ktoś może mieć zdjęcie tylko jajka, fałszywe imię i komentować i wyrażać pod moimi postami to, co mu się żywnie podoba, nie dbając o to, jak ja na to zareaguję. Are we back, Ty? Yeah, man. Sorry, I just wanted to translate all that. Speaking of family time, it's actually great what you just said. The reason I ask is because I think the same guy and the same opinion that, well, since you have family, you're not going to care that much, which seems absurd. But then we got to the point when you started talking about social media, which I think you're really good at when it comes to replying to people. Like, you don't care about what they think. If someone pisses you off, then you're not going to hold back. No. If they've got the balls to say it, they should have the balls to take it back, you know. And I don't know, the majority of the time it's just jealous people, you know. They wish that they was in my boots, you know, living the dream and racing a motorbike for a living, have a happy, healthy family, and, you know, a house in Australia, a house in Poland, a house in England, and, you know, we're living the dream, you know. And you know, a lot of people want that. A lot of people want success, but also when you're the successful person, a lot of people want to knock you down. So it comes with being an athlete. But anyone that gives me any stuff, like anything on social media, I just call them back out. You know, I don't really care. I don't care what people think. If they don't like me, they don't like me. But if they want to come and try race my bike for the weekend, then they're more than welcome to come and jump on it, and I can watch them crash into the fence and get injured, and then they can see what we have to deal with. Well, one last question then. Why do you feel the need to reply to them? Because a lot of riders would say, like, oh, he doesn't matter, I'm not going to sacrifice my time to reply to his comment. I like the drama.
That's a great way to end the conversation. Thank you very much, Ty. Good luck on Friday, Saturday, and on Sunday, and for the rest of the season as well. Pleasure to have you on the show. Zakończyliśmy tę samą rozmowę z Tajem. Wróciliśmy do tego wątku w social mediach. Zapytałem o to, jak to jest z nim, że lubi sobie odpowiedzieć i że nie trzyma hamulców, jeżeli chodzi o odpisywanie fanom czy antyfanom w social mediach, bo potrafi ich bardzo często zgasić, a nawet powiedzieć coś wulgarnego. Taj powiedział, że tak, jeżeli masz odwagę napisać mi coś niemiłego, skrytykować mnie, to miej też odwagę przyjąć krytykę i moją odpowiedź, tak powiedział Taj. Mówi, że bierze się to z zazdrości, że wiele osób zazdrości mu mieszkania w Australii, mieszkania w Anglii, mieszkania w Polsce, tego, że zarabia na życie jeżdżąc na motocyklu. Wiele osób jego zdaniem chciałoby to zrobić i dlatego mu zazdroszczą. A skoro zazdroszczą, to są bardzo krytyczni w social mediach wobec niego po jakichś słabszych występach. Zapytałbym w takim razie, dlaczego, kiedy widzi taki komentarz, czuje potrzebę, żeby na niego odpisywać, bo wielu zawodników przecież powiedziałoby, że nie będę poświęcać swojego czasu na kogoś, kogo nie znam, kto tylko wypisuje komentarze w social mediach. Taj odpowiedział, ja po prostu lubię dramaty, lubię dramę, jak to mówi młodzież. I tym zakończyliśmy rozmowę, nie kończymy tym programu. Będzie jeszcze Krzysztof Cegielski. Mamy do omówienia kilka kontrowersji. Mamy do omówienia temat zagranicznego juniora, który przewinął się ostatnio w polskich mediach żużlowych. Zanim Krzysztof Cegielski odwiedzi nas tutaj na Skype'ie, zobaczmy czwarty skrót. Ewiner Apator Toruń przegrał u siebie po fantastycznym i bardzo dramatycznym spotkaniu z Motorem Lublin 44-46 w ostatnim weekend na MotoArenie. Bardzo dobry występ Dominika Kubery, którego oglądaliśmy, ale to parze Mikkelsen-Łaguta. Motor Lublin zawdzięcza zwycięstwo w Toruniu 5-1. Przywieźli w ostatnim biegu parę Lambert-Miedziński i tym samym zapewnili zwycięstwo dla swojej drużyny. To nie był ostatni mecz motoru w ostatnich dniach. Pojechali jeszcze z Zoleszczy do PV. Ten skrót zobaczymy sobie na koniec. Teraz jest już z nami Krzysztof Cegielski. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. Oświetlenie nie najlepsze, ale widać pana w miarę dobrze i przede wszystkim słychać dobrze. To się liczy. Jesteśmy tutaj dla pańskiej opinii. Nie przygotowałem dobrze studia, ewidentnie. Nie ma takiego problemu, bo bardzo jesteśmy ciekawi pańskiej opinii na kilka tematów. Zacznę może od kwestii jazdy parą imienia Leona Madsena. Widzieliśmy to we Wrocławiu. Oczywiście wielu jest zawodników, którzy nie spisują się dobrze, jeżeli chodzi o jazdę parą, bo i Kenneth Bier mógł się spisać lepiej w ostatni weekend i Nicky Petersen z tego nie słynie. No ale Leon Madsen, miałem wrażenie, w 13 biegu zamyka Fredrika Lindgrena, kiedy jadą na 5-1, nie ogląda się za Szwedem. W rezultacie włókniarz przywozi tylko 4-2. W momencie, kiedy mecz jest na styku. Czy pana zdaniem sztab szkoleniowy, drużyna może jakoś wymóc na zawodniku, dowolnym zawodniku, jazdę parą, czy to jest po prostu kwestia indywidualna? Akurat na ten bieg to nie wiem, czy nie mam innego poglądu, bo w tym wyścigu, jak dobrze kojarzę, to obaj zawodnicy powinni właśnie uciekać do przodu, bo z tyłu był Maciek Janowski. Nie, czy to nie ten wyścig? Chyba nie. W każdym razie są różne sytuacje. To ten wyścig, no właśnie, bo ustawiając się w parę na takim torze jak we Wrocławiu, gdzie tam była jedna szybka ścieżka według mnie w tym momencie, no tak środkiem toru czy po zewnętrznej części toru i wiadomo, że ten po wewnętrznej musi jechać wolniej, jadąc gorszą ścieżką, twardszą, wolniejszą, no to jest tylko kwestia czasu, kiedy mając na uwadze to, że jedzie za nami taki zawodnik jak Maciek Janowski, wyprzedzi dwóch, to nie ma żadnego problemu. Więc w takim wypadku to oczywiście, że należy do sztabu szkoleniowego, jeśli zawodnicy, tak jak sami widzicie często państwo zadający pytania, prawda, zawodnikom w parku maszyn, no nie wiedzą, jaki jest wynik. Na przykład po 7 wyścigu, po 10 czy po 4. Więc to świadczy o tym, że zawodnicy jakby żyją z własną jazdą, są przygotowani, trwają przygotowania do kolejnych wyścigów, analizują motocykle, więc oni nie wiedzą, gdzie trzeba jechać i z kim trzeba jechać i w jaki sposób. Nie każdy jest Tomaszem Golobem, który po puszczeniu sprzęgła rozglądał się i nie patrzył na siebie, tylko rozglądał się, gdzie jest jego kolega z pary. Więc to należy do trenerów, żeby przed wyścigiem zwrócić uwagę, że kolega jedzie z tego toru, potrzebujemy tylu punktów, tylko wypuść po zewnętrznej, za wami będzie jechał ten czy owy zawodnik. Więc a są też właśnie takie sytuacje, gdzie w
bo normalnie trzeba byłoby puścić tego jadącego po zewnętrznej, co w tym meczu akurat też kilka razy się nie wydarzyło, między innymi po stronie częstochowskiej, między innymi w wyścigu młodzieżowym. A czasami trzeba powiedzieć, że nie czekajcie na siebie, tylko po prostu na najszybszą linię i uciekać. Panie Krzysztofie, to nawet już kończąc ten wątek, to nawet nie chodzi o jazdę parą. Tam był taki moment na drugim okrążeniu przy wejściu w drugi łuk, że Madsen po prostu zajechał Lindgrenowi, który jechał bliżej krawężnika, a to już po prostu przeszkadzanie koledze z pary. Ale zostawmy ten temat, przejdźmy do kolejnej kontrowersji. Chodzi o wykluczenie Kacpra Woryny. Był tam kontakt z Przemkiem Liszką. Jaki jest pana pogląd na tą sytuację? Mnie zawsze jest ciężko opowiadać o tych sytuacjach, bo ja nie wiem, jakie są dokładnie przepisy, bo przepisów takich nie ma. Sędziowie co tydzień podejmują, według mnie, na podobne sytuacje, reagują inaczej, więc trudno mi powiedzieć, zadając mi pytanie, co teraz powinien zrobić sędzia. Ja nie wiem, co powinien zrobić. Ja wiem akurat w tym przypadku, że na pewno, raczej nie wykluczałbym Kacpra Woryny. Często też słyszymy, słuchając jakby interpretacje sędziowskie, że akcja rozpoczęła się gdzieś tam wcześniej, prawda? Tutaj Maciek Janowski trochę wypchnął Kacpra Worynę. Kacper Woryna wjechał na tor jazdy Przemysława Liszki. Czasami pewnie i Maciek Janowski byłby wykluczony, bo takie sytuacje się zdarzały. Choć ja też bym go tutaj nie wykluczał. Wykluczyłbym, jeśli rozmawiamy o tym konkretnym przypadku, to wykluczyłbym Przemka Liszkę, który jeszcze przed tą całą sytuacją na wejściu, od wejścia w łuk, zresztą pierwszy łuk też jechał trochę mało płynnie, więc nie czuł się dobrze na tym torze. Być może motocykl był źle dopasowany. W drugi łuk też wszedł niepoprawnie. Do tego wjazd Kacpra Worynę dosyć ostry tej całej sytuacji i stracił panowanie nad motocyklem, więc normalnie powinien opanować motocykl i jechać dalej, więc... To panie Krzysztofie, to ja powiem... Tak to wygląda. To ja jeszcze dopowiem taką jedną rzecz. Dzisiaj ukazały się oceny sędziów Leszka Dębskiego na Sportowych Faktach. Paweł Słupski za ten mecz dostaje 6, był także broniony przez Leszka Dębskiego w magazynie Kanału Plus w niedzielę. Ja mam takie pytanie, to już zakrawa troszkę o teorię spiskową. Czy, bo pan zna pana Leszka Dębskiego o wiele lepiej niż ktokolwiek tutaj z nas w Sportowych Faktach. Czy jest tak, że Leszek Dębski mógł widzieć błąd sędziego Słupskiego, ale broni go w mediach, żeby nie spadła kolejna fala krytyki, która się przydarzyła po meczu w Zielonej Górze? Nie wydaje mi się. Nie. Po prostu wydaje mi się, że Leszek Dębski jest zawsze szczery i jest, był doskonałym sędzią, bo przecież sędziował, kiedy ja miałem przyjemność jeszcze jeździć i uważałem go za, kiedy był na przy pulpicie sędziowskim, to byłem pewien, że będą takie sprawiedliwe decyzje. Tak to kojarzę i pamiętam, więc myślę, że szczerze opowiada. Szczerze mówi to, co widzi. Tylko, że to być może czasami brzmi mało przekonywująco dla kibiców, dla nas też, znając jakby wcześniejsze wypowiedzi Leszka Dębskiego, bo przecież nawet przy tej sytuacji to dosyć zabawnie wyszło, że kiedy wspólnie z Mirkiem Jabłońskim oceniali podobnie sytuację, to powiedział, że w ogóle nie dyskutujmy, bo jeśli Mirek jeździł, to znaczy, że tak jest. A kiedy ostatnio już Mirek miał inne zdanie, to na ten argument powiedział, że on jakby ocenia to po swojemu, a Mirek może inaczej. Więc żyjemy jakby, nie wiem, czy to jest kwestia dyscypliny, czy brakuje nam troszkę jednak jakichś regulacji, ale jak słyszę o kolejnych regulacjach, no to wiadomo, jak reagujemy wszyscy. Więc być może nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i należy po prostu wybierać sędziów, którzy czują, tak? Którzy jak najbardziej umieją wyczuć daną sytuację na torze. Nie wiem, czy muszą jeździć wcześniej na żużlu, czy nie. Z tym też bym dyskutował, bo jak słyszymy czasami opinie byłych zawodników, to też ciężko się z tym zgodzić, a osoby, które nie jeździły, mówią całkiem sensownie, więc dyskutujmy, tak? Jak to myślę, powiedział... że na pewno trzeba wykluczać tych, którzy udają, że zostali sfaulowani, którzy dokładają od siebie, którzy widzą, że stracili pozycję. Z tym na pewno trzeba walczyć i sędziowie na to powinni zwracać uwagę.
Jak to powiedział kiedyś Leszek Dębski na początku sezonu, nie trzeba być koniem, żeby zostać jeźdźcem. To jeden z moich ulubionych cytatów z tego sezonu. Panie Krzysztofie, to przejdźmy teraz do chyba najgorętszego tematu, który gdzieś tam pojawił się w mediach po derbach ziemi lubuskiej. No, dyspozycja juniorów obu drużyn pozostawia wiele do życzenia. Umiejętności też, nie obrażając nikogo, bo przecież mają czas, żeby się nauczyć. Czy pana zdaniem potrzebny jest zagraniczny junior, chociaż jeden, dozwolony do startów w Polsce pod tymi numerami juniorskimi? Czy to jest po prostu jakaś indywidualna sprawa klubu z Gorzowa i z Zielonej Góry, że w tym momencie mają problemy kadrowe i wygląda to, jak wygląda? Broń nas, Panie Boże, od zagranicznych juniorów. Jestem absolutnym przeciwnikiem. Myślę, że wszyscy ci, którzy liczą na to, no oczywiście możemy rozmawiać, dyskutować i powinniśmy, ale niech nie liczą na to, że to się wydarzy w najbliższej przyszłości. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach grupy ekspertów powołanych na prośbę PZMOT-u i tam robiliśmy plan na lata 2023-2026, chyba na kilka lat w każdym bądź razie. To dotyczyło przeróżnych rozwiązań, powiększenia ligi, KSM-ów, rozwiązań technicznych. No wiele kwestii było omawianych przez wiele spotkań. Również kwestia właśnie osobowa w zespołach, w składach U24, czy U23, czy U29. W każdym razie to wszystko było omawiane i nie kojarzę, żebyśmy ustalili juniora na pozycji, juniora zagranicznego na pozycjach młodzieżowych, więc wydaje mi się, że to się nie wydarzy. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Polski Związek Motorowy czy Ekstraliga szła w tym kierunku, bo jakby idą bardzo rygorystyczne kwestie związane ze szkoleniem właśnie młodzieży w Polsce, więc dziwne byłoby i nie wiem, jak byśmy wytłumaczyli się z tego, gdybyśmy oczekiwali od klubów naprawdę trudnych rozwiązań i wyzwań. Ja otrzymuję bardzo często pytanie z klubów, które wiedzą, że jakby pomagam w Akademii Janusza Kołodzieja, która no, produkuje, mówiąc szczerze i brzydko, tych młodych zawodników, już dosyć wielu, wypuszcza na tory żużlowe dosyć dobrze przygotowanych, z zapytaniem o zawodników, mówiąc bardzo brzydko już, o kolejne sztuki, żeby sprostać wymogom regulaminowym, więc to świadczy o tym, że to są trudne przepisy do spełnienia, ale tego się trzeba trzymać. Wiem, że Rafał Dobrucki też ma swój plan, który wdraża pomału jako trener reprezentacji i wiąże jakby przyszłość z tymi polskimi juniorami, więc nie wydaje mi się. Myślę, że dzięki temu, że polscy juniorzy jeździli i jeżdżą od kilku dobrych lat na tych pozycjach, są doinwestowani i mogą właśnie rywalizować skutecznie z zagranicznymi juniorami. Zdobywamy medale Mistrzostw Świata Juniorów, najczęściej złote. Poza tym, ja pamiętam czasy, kiedy naprawdę łatwo było klubom, właśnie dużo łatwiej i to jest dużo wygodniejsze, kiedy podpisuje się umowę z zagranicznym zawodnikiem, przyjeżdża przygotowany busem, wyciąga motocykle, wystawia rachunek, płaci się jemu i jedzie do domu. Dużo trudniej jest codzienną pracą wychować dobrego juniora. Ale jeszcze jedną minutkę, bo powiedział pan bardzo słusznie, nie obrażając nikogo w tym pytaniu, prawda? A tego mi ostatnio brakuje, bo wydaje mi się, że na tych juniorów spadła nadmierna krytyka. Tak? Nam, ekspertom, dziennikarzom opowiadającym, sam należę do tego grona, bardzo łatwo jest przyjechać na mecz, bo przyjeżdżamy w ostatniej chwili, rozkładamy się, opowiadamy to, co widzimy, a to ja z punktu widzenia zawodnika naprawdę bardzo proszę i apeluję, żebyśmy wszyscy docenili tych młodych, zwłaszcza tych młodych chłopaków, bo im przychodzi najtrudniej. Są obarczeni największym stresem i mają najmniejsze umiejętności. To prawda. I poradzić sobie z tymi emocjami to jest bardzo trudne, ale myślę, że gdybyśmy miejmy szacunek, że w ogóle zakładają ten kask, wyjeżdżają na tych motocyklach na różne tory, coraz trudniejsze, bo jest ciężki okres teraz
dla klubów sportowo panie Krzysztofie, i wynikowo. Panie Krzysztofie, tak, muszę... To bardzo tylko proszę o szacunek dla nich. I mówię też do siebie, do własnego środowiska, więc dobrze by było, gdybyśmy ich jeszcze nie grillowali tak bardzo. Będziemy pamiętać, będziemy szanować młodych zawodników, panie Krzysztofie. Ja muszę też szanować widzów i ich czas, ponieważ czas w przeciwieństwie do opon Annas nie jest z gumy. Więc chciałbym, żebyśmy jeszcze tutaj porozmawiali o tych dwóch meczach, które w najbliższą niedzielę, a w zasadzie jedno konkretne pytanie mam do pana. Marwis, PLV, Lubas, Zielona Góra, Fogo, Unia Leszno. Unia Leszno osłabiona brakiem Jamona Liceja. Czy to jest szansa dla Falubazu? Czy to Falubaz nagle stał się faworytem w tym spotkaniu? Nie wiem, czy stał się faworytem, ale jest to olbrzymia szansa dla Falubazu. Nawet przed kontuzją Liceja wydawało mi się, że zwycięstwo Falubazu jest możliwe, bo mistrz Polski z Leszna ma w tym roku mniejsze lub większe problemy. Ale z drugiej strony też patrząc na drużynę Unii Leszno, to jednak tam zawodnicy wchodzą na wyższy poziom. Czy Emil Sajfudinow, czy Jason Doyle już bardzo skuteczny. Piotr Pawlicki też dużo lepszy niż na początku sezonu, więc juniorzy coraz lepsi, coraz skuteczniejsi, więc no to będzie wyrównany pojedynek chyba. A w związku z tym, że nie będzie Linceja, to może być jeszcze bardziej właśnie wyrównany i Falubas może poczuć, że to jest ten dzień. No. Bo to już jeszcze, długo walczą o te punkty. To jeszcze jednym zdaniem, drugi pojedynek mojej Bermudy, Stalgorzów, Betard, Sparta, Wrocław. Anders Thompson był tutaj dzisiaj w programie wcześniej i mówił, że to oni są minimalnym faworytem, bo co innego miał powiedzieć. Czy faktycznie jest tak, że Sparta może oddać to zwycięstwo przed końcem rundy zasadniczej? No myślę, że nie ma powodów, żeby oddawała, tak? Myślę, że... Znaczy oddać w tym kontekście, że Sparta jest w takiej dyspozycji, że każda porażka teraz wydaje się jakby z ich winy, bo są tak świetnie dysponowani, że wszystko mają w swoich rękach. Ja myślę, że generalnie w tej chwili każdy z tych zespołów, powiedzmy z pierwszej czwórki, włączając to Włókniarz czy tej pierwszej piątki, ma swoje problemy i Stalgorzów teraz ma coraz większe w związku z kontuzjami i z kontuzją najlepszego juniora Jasińskiego, więc tych problemów ma jeszcze więcej. Każdy ma tam jakieś dziury, więc myślę, że bardzo ciekawy czas nas czeka i tutaj nie wskazałbym teraz na przykład, gdybyśmy mieli porozmawiać o tym, kto zostanie mistrzem Polski, prawda? Więc, ale myślę, że ten pojedynek już bez takiego obciążenia w postaci tego, czy ktoś walczy o utrzymanie, czy o pierwszą czwórkę, będzie, mam nadzieję, będzie takim prawdziwym hitem i takim no, pięknym widowiskiem. Bartek Zmarzlik, Maciek Janowski, Ty Wolfinden, Artiom Łaguta i cała reszta gorzowskich zawodników, no to świadczy o tym, że no, spodziewam się pięknego pojedynku, dobrego toru, do ścigania, a w związku z tym obejrzymy świetny mecz. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie za obecność, za wszystkie ekspertyzy. Krzysztof Cegielski, prezes Stowarzyszenia Metanol, ekspert telewizji Kanał Plus. Mówimy do zobaczenia. Walce o Mistrzostwo Polskie oczywiście będziemy się przyglądać w kolejnych odcinkach magazynu PGE Ekstraligi. Jeszcze kończąc wątek tej 13. kolejki, ona niepełna, bo już w poniedziałek rozegraliśmy mecz Motoru Lublin z Oleszczy DPV Logistik GKM Grudziądz. Było 56-33. To dlatego, że w piątek i w sobotę Grand Prix we Wrocławiu, więc rozegraliśmy to spotkanie awansem. Niedzielne spotkania zgodnie z planem, tak jak rozmawialiśmy, Faluba z Unia Leszno o 16.30, Stal Sparta 19.15. Kolejne piątkowe spotkanie zostało przełożone na niedzielę, tydzień później, czyli 8 sierpnia, Altrox Włókniarz Częstochowa, Ewinera Pator Toruń, ta transmisja w Eleven Sports. Za dziś bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki magazynu PGE Ekstraligi na WP Sportowe Fakty. Marcin Musiał, kłaniam się. Tor jest bardzo dobry, równy wszędzie, fajnie się sypie, więc naprawdę jest przyjemnie. Start nie był zbyt dobry, ale po trasie całkiem dobrze motocykl się spisywał, więc no, zbyt dużych zmian na pewno nie będę tam wprowadzał. Ja cały czas mówię, że jest bardzo twardo, bo faktycznie, że wydawało się, że nie będzie aż tak, a naprawdę nie wiem, czy jeździłem na tak twardym torze w tym roku, więc trochę mnie zaskoczył ten tor i chyba nas wszystkich trochę, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Już troszkę było lepiej z moim prędkością, ale nadal trzeba coś poprawić. W
okazuje się, że bywało tutaj twardziej jeszcze, można powiedzieć. Było trochę deszczu dzisiaj, takie 2-3 ulewy, które spowodowały, że ten tor dostał dużo wody i on jest trochę inaczej, on jest trochę inny niż zawsze, kiedy jeździmy tutaj u siebie mecze ligowe, więc no, też musimy dużo pracować w parkingu nad ustawieniami, żeby to wszystko za tym wszystkim nadążać. Performance overall was pretty good. Jest zadowolony ze swojej postawy, bardzo dobrze się tutaj czuł dzisiaj na torze. Ten pierwszy jego wyścig nie był najlepszy, nie był zadowolony z niego, ale ogólnie jak najbardziej na plus. Tor był troszkę inny niż zawsze w Lublinie, był odmoczony i czasy pod rekord toru. Na pewno żałuję drugiego wyścigu, bo chciałem zamknąć tam płot. Myślałem, że Dominik tam będzie jechał, on przyciął szybko i ten tutaj łuk mnie troszkę wybił z rytmu i później już, mimo że byłem szybszy od nich, miałem podobną prędkość jak Jarek i on, ale no, nie szło wyprzedzić po tym równaniu i jedynie tego biegu żałuję.